Starsi ludzie zwykle mówią, że ich czasy, ich młodość była piękniejsza niż dzisiejsza młodzież. Wszystko było lepsze kiedyś. Teraz świat idzie ku gorszemu, teraz młodzież jest stracona i tak dalej. Podobny topos, tylko że w wymiarze epok, kolejnych pokoleń, jest powtarzany w różnych kręgach kulturowych. Mówi się o epoce złotej, srebrnej, brązowej. To ma wyrażać prawdę, że świat na początku był dobry, harmonijny, sprawiedliwy, piękny. I coraz to kolejne epoki są coraz to gorsze. Można by powiedzieć, że Biblia ma podobną opowieść, albowiem od pierwszego upadku świat staje się gorszy. Dziś usłyszeliśmy fragment z Księgi Rodzaju, który jest takim drugim grzechem. Po tym, który się dokonał w raju, jak mówimy, który się dokonał z udziałem Adama i Ewy. Tutaj wiele rzeczy jest gorszych. O ile tam szło o to, żeby nie przekroczyć Bożego zakazu, żeby nie sięgnąć po ten owoc, który szkodzi człowiekowi, tak w przypadku Kaina i Abla idzie o to, że to brat zabija brata. Jeżeli Adam i Ewa czują obcość wobec siebie, wstydzą się w siebie wzajemnie i chowają się przed Bogiem w krzaki, to tutaj Bóg, kiedy pyta Kaina o brata, ten postępuje w sposób, byśmy powiedzieli, bezczelny. Czy jestem stróżem brata mego? To jest dużo gorzej niż to skazywanie kogoś kolejnego za winnego. Tak jak kobieta mówiła, że to wąż mnie zwiódł, a mężczyzna mówił, że to kobieta, którą ty postawiłeś, ona mi dała ten owoc i zjadłem. W tym dzisiejszym fragmencie jest także ważna prawda o tym, że zło chce się wcisnąć w nasze życie. Jest piękny obraz, kiedy to Kain jeszcze nie zabił brata, ale już chodzi smutny. Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, a jeszcze nic złego nie czynił, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Te złe myśli, które mogą się pojawiać, złe plany, niezadowolenie, smutek z tego, że nie jestem w centrum albo z tego, że czegoś nie mam, jest podobne do tego, jakby kot chciał wejść do domu i czekał tylko na uchylenie drzwi, żeby się wcisnąć, a właściciel tego domu nie chciałby tego albo nie powinien chcieć. Widzimy, że jest smutny ten Kain. I sprawa zabójstwa brata wydaje się być czymś takim jak zabicie muchy. Bo to ten opis tego zabójstwa jest, bym powiedział, zabójczo krótki i banalny. Kain zwrócił się do swego brata Abla. Chodźmy na pole. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Żadnej sprzeczki, żadnej prowokacji, żadnego przymierzania się, tylko od tak, jakby rzeczywiście zabicie brata było czymś aż tak bardzo zwyczajnym, czy banalnym, czy oczywistym. Mamy także skutki gorsze tego, co się stało, bo też grzech jest większy. Brat zabił brata. Można by powiedzieć jeszcze jedynego brata. Bo oto okazuje się, że następuje tym samym degradacja człowieka. Człowiek, który zgrzeszył po raz pierwszy, będzie musiał pracować. Nie będzie tylko dozorcą pięknego ogrodu, którym nie trzeba nawet przycinać liści, ale musi ciężko pracować na roli. Tymczasem Kain ma cięższą sytuację, degradację wręcz w porównaniu do tej sytuacji, którą miał Adam. Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego przelaną przez ciebie. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi.
Tułacz, banita, zbieg to najgorsza sytuacja, jaka może być w życiu człowieka. Nie masz swojej ziemi, nie masz swojego domu, nie możesz się czuć bezpieczny w swojej ojczyźnie. To jest degradacja. Ta droga od gorszego do jeszcze gorszego i jeszcze gorszego będzie postępować dalej. Pojawi się lamek, pojawi się aż potop i pojawi się próba wyzwania wobec Boga w postaci budowy wieży Babel. Ale trzeba powiedzieć, że jest możliwy także i odwrót od sytuacji gorszej do lepszej. Dzięki temu, że to Chrystus przyjdzie i dokona pojednania człowieka z Bogiem. I mocą tego pojednania człowiek jest nie tylko pojednany, ale także zdolny do tego, ażeby się odbić, ażeby usiłować być bardziej wolnym, bardziej chętnym, skorym do tego, aby się podzielić, pomóc innym, kiedy się jest dostatecznie mocnym. Takie są perspektywy całości Słowa Bożego, które czytamy. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.